Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnim Atlantykiem dominuje głęboki i rozległy ośrodek niżowy. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie przemieszczający się niż, który pogłębi się nad Bałtykiem. Nad obszar kraju napłynie cieplejsze powietrze. Piątek przyniesie dużo deszczu w pasie od Francji przez Niemcy aż po Polskę. Tutaj zaznaczy się też silny, porwisty wiatr. Na wschodzie i nad Skandynawią spodziewane są opady śniegu. Pogodnie będzie w południowej części Europy. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie, około 5 w Berlinie, do 13 na południu. A już teraz przejdźmy do kolejnej mapy. Dziś czeka nas pochmurny i deszczowy dzień. Rano na wschodnich krańcach Podlasia spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, a na Mazurach i Pomorzu mrzawki. Kolejna strefa opadów pojawi się przed południem w zachodniej części Polski, a po południu padać będzie w rejonie centrum i na północy. Przejaśnienia możliwe na południu i początkowo w centrum kraju. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 5 na południu. Wiatr porwisty, na Bałtyku sztorm, a w górach silny wiatr fenowy. Ciśnienie będzie się wahać, barometry wskażą około 1008 hektopaskali. A już teraz zapraszam Państwa na szczegółową prognozę pogody dla regionów.